przede wszystkim bardzo cieszymy się z kolejnych trzech punktów. Ten mecz był dla nas poniekąd wyjątkowy, ponieważ czułem, że może się rozegrać w kwestii tej mentalnej po zeszłotygodniowym zwycięstwie nad Flotą Świnoujście. Ważny ten mecz był właśnie pod kątem mentalnym, jak chłopcy zareagują, jakie będzie nastawienie do tego spotkania i poniekąd ten mecz był dla nas pewnym sprawdzianem. Uważam, że go zdaliśmy i jednak patrząc na przebieg tego spotkania, oczywiście cieszymy się z trzech punktów, cieszymy się z kolejnych czterech bramek, cieszymy się, że nie straciliśmy też tej bramki, jednak uważam, że nasz zespół stać jeszcze na lepszą grę. Uważam, że ten mecz już w pierwszej połowie powinniśmy zamknąć, mieliśmy ku temu dobre sytuacje, jednak podniosłem wrażenie, że w pewnym momencie powtórzyliśmy błąd, jaki mieliśmy z Darłowią Darłowo, czyli po korzystnym wyniku troszeczkę te nasze działania były uśpione. Kilka sytuacji też Błękit sobie stworzył, jednak mówię, wyszliśmy obronną ręką i chwała za to chłopakom, jednak w szatni porozmawialiśmy, że te mecze musimy rozgrywać na naszych warunkach. Ale mówię, przede wszystkim cieszymy się z trzech punktów, bo to jest najważniejsze. Kolejni młodzi zawodnicy dzisiaj pojawili się na boisku. No i kolejny trzeci mecz z czterema bramkami strzelonymi, to jest bardzo, bardzo ważne dla nas. Nie śledzę, jak to wygląda ze skutecznością w innych ligach czy u innych zespołów. Na pewno ten element u nas nie funkcjonował właściwie, tak? Jak popatrzylibyśmy na tabelę, to jednak Gwardianie, oczywiście nie traciliśmy bramek i w tym brylowaliśmy na pewno, jednak nie tworzyliśmy sobie zbyt dużo sytuacji, bądź też nie byliśmy skuteczni pod bramką rywala. Tych bramek byliśmy przed tą rundą naprawdę bardzo mało. Bardzo się cieszę, że ten element, który trenujemy w mikrocyklach tygodniowych, związany właśnie z fazą atakowania, uległ poprawie, ale też mówię, nie popadajmy w hura optymizm, musimy ciężko pracować, przede wszystkim dużo pokory, dużo pracy, dużo cierpliwości i jestem pewien, że ten zespół wejdzie na taki poziom, jaki oczekują kibice i w przyszłości będzie walczył o najwyższe cele, czyli o awans do wyższej klasy rozrywkowej.